Tutaj rzeczywiście są to dosłownie przestrzenie wylane ziemi. Z jednej strony historyczne, bo to jest autentyk, to jest XV wiek, w większości tych pomieszczeń, czego nie można powiedzieć o powierzchni odbudowanej, prawda, w 1945 roku. No i co najważniejsze, ono ma taką służyć młodzieży, która chce tutaj artystycznie się realizować, bo tutaj są i próby, i śpiew, i gra na instrumentach, i też grafika komputerowa i innego typu, można powiedzieć, zajęcia o charakterze artystycznym. I młodzież przyjdzie sobie na Stare Miasto, pochodzi, pospaceruje, ale nie tylko, może tutaj wejść i zaangażować się już w sposób taki trwały w jakieś rozwijanie swoich zdolności.